Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Przypominam, że partnerem kanału jest Ergol.com. którym koza macie 7% zniżki. Gorąco i szczerze polecam. E, tymczasem przechodzimy do naszej karierki e, Fiorentiną. Patrzymy, jak sytuacja wygląda tutaj. Nionto e, jest rozczarowany, że nie zagrał, ale ciężko, żeby mógł zagrać chłopak, który no, był dosłownie wyczerpany e, przed kolejnym starciem. My gramy teraz z e, Atalantą, ale wiecie co? No to jest poważny zespół, w sensie Atalanta to jest Atalanta. Mimo, że 5 punktów w tabeli, to fajnie by było tutaj wygrać. Grają z skrzydłami, więc ja bym chciał zobaczyć, czy my możemy wzmocnić naszych bocznych obrońców. Mamy Palinie, mamy Kessiego, czyli środek pola. Palinia Kalulu okej. ok. bieki blokowanie, kocham. Patrzę, czy jest coś, co mogłoby nam tutaj pomóc. Trening do środkowań. no ale to bez sensu jest totalnie e, Więc nie wiem czy Spróbujmy zrobić trening kontrataków, zobaczymy jak pójdzie Czyli pewnie nie pójdzie, ale Barak, Kalu Ale po co Kalulu mocny strzał? Po co Gonzalezowi blok? Czekajcie e, Zmień skład Ale nie mogę zmienić składu Wybi Przecież ja nic nie kliknąłem, potwierdź nawet nie kliknąłem, ej! Okej, okay, no to zrobimy. Jeżeli zrobimy, to to zrobimy. Wilfred Ndidim, Knie z kontrolą. Ndidi, Dobre to zagranie do Biragiego, Biragi, jeszcze tu. Ok, Frankesi, uderzmy lewa noga, Frankesi, fajny strzał. Ale czemu ja to robię? W sensie ja nie kliknęłem potwierdź a się jakby dwa razy kliknęło. Ale okej, okay, dobrze, palinia. Wyratował tą piłkę. Ej, nie ma radaru i nie wiedziałem, czy mam tam zawodnika. Teraz widzę, że był, ale bez radaru to nie jest to samo. Przyznam szczerze, granie. Eee, spróbujmy teraz, czy uda się piłkę przejąć? Nie. Dobrze, kalulu, ale trzeba tutaj jeszcze eee, mocno. Aha. To niezły kontratak, okej, okay, teraz jest Palinia, e, podejdziemy do góry nim, e, wykorzystamy to, że nikt nie atakuje, Palinia, spróbujmy już w pole karne to dograć, zgraj tu jeszcze, fajne, 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 no to był dobry kontratak swoją drogą, e, Diabite zgrywa, e, świetnie Palinia, odebraliśmy tę piłkę, ale nie do końca, ale mamy punkty, dobra, mamy to zrobione, Eee, więc jest ok, więc jest i tak fajnie, jest, y jest spoko, eee, zastanawiam się czy gdyby bramkarz go wyłapał, ale nie wyłapał go, myślałem, że jakby go wyłapał czy mógł bramkarzem eee, piłkę tutaj e, pocisnąć do przodu, ale nie. Piłki się też nam nie udało przejąć, co ciekawe No ale dobra, mamy to zrobione Nie będę robił tylko w ślizgu, żeby nie faulować Żeby nie było tego tysiąca ujemnego Jeżeli to działa tutaj tak Sanchez obronił, punkty wpadają Okej, okay, mamy to zrobione Więc spoko, zawsze są podbici ci zawodnicy Palinia, gonzalez, Kalulu, Barak Więc raczej wiemy, kto wystąpi W związku z tym No i to jest skład, który wystąpi Nie zmieniamy bramkarza Nie zmieniamy nic, po prostu przychodzimy I wygrywamy, proszę bardzo No, nie zarzucicie mi, że się nie postarałem, no. W sensie, naprawdę. Czasami te wyniki, no ale dobrze. Znaczy, niedobrze o tyle, że yy, to jest pierwsza porażka nasza w Lidze, mam wrażenie, tak? Yy, tak jest. Więc, no, nie tracimy, boże, Ellas jest drugi. Yy, nie tracimy tutaj jakichś wielkich punktów, ale no. Miło zawsze przegrać. Sanchez, plan rozwoju. Zobaczmy, co wy tam, co wy tam chcecie od planu rozwoju Sancheza. Eee, bramkarz teraz może nie robi, co w takim razie? No jak tak, to nie robi. Eee, więc to mamy zrobione. Biragi jest sfrustrowany swoją rolą, ale myślę, że e, po tym meczu, skoro możemy tak bardzo rotować, to zrotujemy mocno. Golini dostanie szansę, jeżeli ma Sharpness, a powinien mieć, e, bo tam to jest zadbane całkiem nieźle. E, dostanie swoją szansę także. Yy, dostanie swoją szansę także Biragi na pewno natomiast teraz chciałbym przejść do sieci skautowskiej, z której jeszcze nie korzystaliśmy tutaj natomiast yy, tak, na pewno mając pieniądze, jakie mamy trzeba ją wzbogacić do maksa yy, dodatkowo wrzućmy sobie tutaj jeszcze ciebie, Belgu kochany, drogi mój tutaj yy, więc to mamy wszystko zrobione i teraz tak, yy, wytyczne dla skautów, yy, usuwamy te wytyczne, które były do tej pory, bo one mnie nie interesują E, więc cyk cyk No i teraz tak e, Możemy dopasować taktycznie zawodnika do gry z krzydłami. To ciekawe To fajne, style gry to fajne Szkoda, że nie możemy dać mu Playstylu Styl gry strzelania bramek Ja tu lubię strzelać bramki, fajnie, dobra e, Więc tak Tu robimy sobie Najbardziej ogólny styl e, Wyszukiwaniowy Czyli roczny kontrakt i tyle Więc to jest pierwsza rzecz Druga rzecz, którą chciałbym zrobić To jest pozycja Atak pozy Albo inaczej Pozycja pomocnik Dowolny Styl gry z Skrzydłami Zobaczymy kogo nam tutaj znajdzie Niech nam poszuka Popróbujmy sobie Do 22 roku życia Okej, okay, więc to mamy yy, i chciałbym tak, żebyśmy szukali sobie do gry skrzydłami rola lewe skrzydło, yy, strzelanie bramek, talent klasy światowej. Zobaczymy jak to zadziała. E, tu dajemy bez talentu, natomiast tutaj musimy dać klasa światowa, żeby to miało w ogóle sens to wyszukiwanie e, edytuj wytyczną e, klasa światowa, podoba mi się to, że dodali ten talent klasy światowej, to jest spoko to jest fajne, I zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, zatem e, trzy elementy mamy, e, skauci będą sobie tutaj działali, natomiast zobaczmy gdzie ci skauci jeszcze są, Włochy Anglia, Niemcy e, Francja koniecznie, albo inaczej, Portugalia, Hiszpania i tybyczku, eee, reszta Europy, nie da się do Chorwacji? Ha, to ciekawe, to weź w Polsce, może kogoś znajdziesz, znaczy. Wątpię, ale zobaczymy. Dobra. E, więc skauci tutaj działają. E, to mi się podoba. E, co się dzieje tu? Kto chce z nami gadać? Biragi? Tak jest. Lekko wkurzony Biragi. E, a w zasadzie nie tyle lekko, co chyba maksymalnie wkurzony Biragi, e, że chce odejść. Spokojnie, możesz próbować, w sensie i tak w kolejnym meczu zagrać. Mnie to nie interesuje, co ty tam sobie myślisz. Mnie interesuje teraz uspokojenie sytuacji na konferencji prasowej, po jednak tych dwóch gorszych wynikach. E, I... No i kontynuowanie tej pracy, tak więc e, wszystko może się zdarzyć, byczku, no problemu. E, co my tutaj mamy dalej? Gdzie jest jakiś kwiatu, Gdzie jest, gdzie jest jakiś kwiaty lotos, No dziękuję, proszę bardzo. No umówmy się, nie będę się tutaj e, zagłębiał w tę konferencje udając obatko, jak mi na tym zależy, bo wiem, że one są takie same od lat 100, ale teraz rzeczywiście chyba ten wpływ jest dużo większy, więc e, staram się je tutaj sensownie robić. Jeżeli chodzi o samostarcie, mm, to bardzo chciałbym, żeby tak. Tu zagrał sobie nią to, by zmęczonko, więc nią zagra. Eee, tu zagra sobie dodo, biragi i mandragora. Gramy sobie w ten sposób, żeby mandragora się. Załapał i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gramy u siebie na Artemio Franki. Remisujemy zaledwie 1 do 1. Niedobrze, bardzo niedobrze. Miałem zmienić tego Sancheza, nie zmieniłem, ale te gorsze występy poskutkują tym, że między słupkami zobaczymy Goliniego. A myśl lecze będzie takim, wydaje mi się, w którym jest szansa na to, że zobaczymy tego efekty. Zatem przechodzimy do tego starcia. Jeżeli chodzi o zmiany, to tutaj. Odpocznie sobie Didi w tym jednym konkretnym meczu, i tu nie zobaczymy Dodo, no to grasz normalnie kalulu. Ale czemu ty tak szybko tracisz ten? Nie rozumiem tego zupełnie. E, Golinin, Zola na lewo, e, Beltran i takie dwie zmiany, i tak wygramy ten mecz. Ja to czuję. To żem poczuł. Moraes, Młody! Młody! Młody. Ja wiem, że zaraz idziesz stąd i to pewnie jest takie, żeby nas wkurzyć trochę, ale młody. Ja, powiem ci. E, ciekawie, gramy z Juve i warto by było z Juve ten mecz wygrać. Nie chcę Was ani siebie oszukiwać, bo e, słuchajcie, e, teraz pogubiliśmy trochę punktów i z lidera, czy wicelidera, jesteśmy już zespołem na miejscu numer 5. Ono oczywiście byłoby niebywałym e, upgrade'em w miejsce tego, co zrobiliśmy poprzednio. Natomiast ja bym tutaj jednak wolał e, widzieć nas e, grających. O europejskie puchary. Ten najlepszy. Chciałbym, żebyśmy mieli e, Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie. Liczę, że nam się to uda. E, więc to mamy zrobione. No i teraz e, drużyna podbudowana. No a ja chcę zrobić sesję treningową. Oni grają... E, nie, inaczej, nieważne jak gra ten Juventus. Ważne jest, żebyśmy mieli mocny środek pola. I tego potrzebujemy naprawdę. E, strzelanie... Okej, okay, tu Insigne Gonzalez... Zola, Kessie, bez sensu Bez sensu totalnie, obrona Premia do sprintu dla Kalulu w ślizgi, przechwyty No to wydaje mi się być najbardziej sensowne ale Trzeba zrobić biegi blokowania, a to co dowiedzieliście już wystarczająco wiele razy Żebyś miał to robić przed wami no i za pierwszym razem udało mi się tym razem to zrobić, już jestem ekspertem, w tym. słuchajcie, już, już czuję, już wiem, co tutaj zrobią ziomeczki, już tutaj wiecie, jest okej, okay. w sensie teraz nie było, ale ważne jest to, że wynik wykręcony, e, dzięki czemu Pierka Lulu będzie miał premię do sprintu dzięki czemu e, Mudi będzie latał na wślizgu Palinia lepsze przechwyty, no uważam, że to akurat jest naprawdę fajne e, i wierzę, że to powinno oddać jeśli chodzi o drużynę, zobaczmy jak to będzie wyglądało tutaj, e, czy chce kogoś ze sobą zabrać, kogo nie zabieram e, i wydaje mi się, że tak i chciałbym wziąć tego Moraesza, ale on nie jest w pełni sił, e, więc nie chcę nikogo ze sobą zabrać. E, Sanchez w składzie. Mm, jest okej, okay. jest okej okay. i chciałbym, żebyśmy obejrzeli sobie starcie z Juventusem. Gramy u siebie, to jest Juventus, e, Gratu Federico Chiesa, czyli były była gwiazda Fiorentiny, kiedyś jeszcze Bernardeski, przecież takim był transferem niedawnym, dużym. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. No ciekawy jestem przede wszystkim, czy ten Palinia rzeczywiście będzie w tym środku robił taką różnicę. I czy, no, no widać, że mamy te wielkie chłopy szczególnie w pomocy. Tam nawet Duszan Wlachowicz wygląda na drobnego. Pytanie, czy będziemy w stanie im rzeczywiście tutaj zrobić jakieś... Jakiś kuku, w sensie nie faulu i kontuzji, tylko e, być po prostu zespołem lepszym. Na razie nie wygląda to dobrze i oni zdobywają gola tak po prostu. Nie? Mam e, Diego z podbitymi wślizgami i Jomal wpuszcza przeciwnika i nie robi wślizgu, nie? Tam na boku, wcześniej jeszcze. No dobrze, e, dosyć szybko, zaczyna się to źle. Ale na spokojnie, bez przesady. Teraz bez stresu, nie? Bez takiego podejścia. Eee, czasami się zdarza, teraz ważne, żeby dobrze zareagować. E, Meundi kręci się z piłką w kółko. No Nikt nie powiedział, że nie miał lepszy dryming, ma mieć lepsze ślizgi, e, ale jak na razie ich nie używa. E, dobrze, zobaczmy. Guerra, e, tam pokazuje się Kieza. E, fantastycznie ta piłka lata pomiędzy, e, obok Palini, który ma podbite przechwyty. E, Meundi. ale ja myślałem, że on będzie miał Playstation Plus związany z tym, że. E, że tak zrobiliśmy. No nie, dobra. Jest teraz Gonzalez. Nie wiem co chciał zrobić. Natomiast do piłki dopadnie jeszcze Kalulu, który powinien być szybszy. E, zagrywa na przedpole Cassie. Nie było spalonego chyba Lorenzo Insigne. E, no myślę, że jemu bramki E, przeciwko Juventusowi cały czas naprawdę smakują szczególnie e, fajnie Lolo to zrobił zewnętrzną częścią stopy, to wycofanie w ogóle choć bardzo ryzykowne, bo gdyby ktoś przejął tę piłkę, no to byłoby ojoj, dramatycznie, no ale e, skoro się udało, no to się udało e, no to ono było bardzo dobrym pomysłem trzeba zauważyć, a teraz zobaczmy, Kalulu e, zła próba odbioru piłki, wykorzystaj to, że masz podbite to tempo nie wykorzystał, teraz bardzo dobrze Wilfried Ndidi tam e, sobie poradził pomagając, ale zobaczcie naszą obronę. Może mi ktoś wytłumaczyć jedną rzecz, bo to, to przepraszam, to musimy zrobić. Mam ustawionych zawodników tak, żeby prawonożny był po prawej stronie, a lepiej operujący lewą nogą po lewej. Czyli Ndidi po prawej, Milenkowicz po lewej. Spójrzmy, jak to wygląda, słuchajcie. Widzimy tego jego po lewej, a tego Mil to jest tak bez sensu, no ale nic. Jest Gonzales, łamie do środka, Gonzales, fajne to wycofanie, wjeżdżam zola. Nic nie zrobił, fantastycznie. E, kalulu, dobre to przyjęcie, e, potem już ta, ta piłka jednak e, okazuje się, że nie była tak fajnie opanowana, jak mi się wydawało. E, a ty, kalulu, przyjacielu, jesteś, no właśnie. Jesteś tam gdzie, a w zasadzie jesteś tam, gdzie nie powinieneś być, albo nie macie tam, e, gdzie powinieneś. E, no ale ci zamienieni obrońcy to jest taki bezsens. Nic nie jest zmienione, wszystko jest na zrównoważonym. jeszcze spojrzałem, czy na pewno. E, no i uważajmy, kieza. E, nie udało się tej piłki odebrać, więc to będzie gol. E, bo nie ma innej opcji, jeżeli piłka wpada do duszana Wlachowicza w polu karnym, on ma piłkę na lewej nodze, jeżeli my nie jesteśmy w stanie. Widzieliście zachowanie Nidiego? Jezus Maria! I on widzi tego Wlachowicza! O, matko jedyno. No dobrze, zobaczmy swoją drogą. Nie odnoszę wrażenia, że ta nasza drużyna gra skrzydłami w tej symulacji. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie. W sensie. Hmm. Bo teraz właśnie się zorientowałem, że przecież powinniśmy grać tu bardziej skrzydłami. Eee... No właśnie. Nzola przy piłce. Nzola, no zgrywa do boku. Jest kalulu. Kalulu fajnie wykorzystał tą szybkość, ale nie ma nikogo w środku. Barak dopiero wchodzi. Ale Kalulu nie dał tak bez sensu. To było fajne zagranie. To była fajna akcja. No, chyba można powiedzieć, że zagrana skrzydłem. E, w sensie nie skrzydłowy, ale Kalulu fajnie to zrobił. I bardzo ofensywnie gra Francuz, ale piękny rajd w jego wykonaniu. I mamy 2 do 2. Ok. E, choć, no, nie będę was oszukiwał, czy jestem zadowolony z tego, jak nasza drużyna gra. No nie jestem, no bo to, co się dzieje w środku obrony, wołał pomstę do nieba i, i wygląda to fatalnie. Zastanawiam się, czy nie chciałbym w związku z tym zrobić jednej taktycznej zmiany, a mianowicie tutaj w defensywie, szczególnie żebyśmy zeszli bardzo wąsko, jakby przesadnie wąsko, ale żeby te piłki nie przechodziło między nami. No, tam nasz menadżer powiedział im to, zobaczymy, czy oni to zaakceptują. A czemu ja widzę Sancheza? Tego nie rozumiem. Teraz nie widzę nic. Ok, tryb widza, ok. O, dobra, jest ok, dobrze. E, I widzimy już naszą akcję. Gonzales, na prawej stronie, Argentyńczyk, e, nie decyduje się wycofywać tego, ale e, nabił na aut rywala. Schodzi palinia. W ogóle, gdzie gra palinia? To jest strasznie dziwne, ale ok, bo wychodzi ta akcja. E, Kessie, uderz, 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 dob dobrze. Trzeba było spróbować. To była e, sytuacja, w której naprawdę prosiło się o strzał. Weja, e, z jego pozycją na boisku, też mógłby mieć pewne wątpliwości, czy wygląda tak w rzeczywistości e, no ale okej, okay. Leja cały czas przy piłce Locatelli, e, Włoch tutaj będzie szukał podania przez środek zapewne ale nie było możliwości zagrania do e, Wlachowicza fajnie tam nasi zawodnicy no i zobaczmy teraz, Palinia e, schodzi do środka, ale widząc ile roboty robi już Kalulu e, to moim zdaniem trzeba zrobić tak, żeby cały czas ta intensywność na tej lewej stronie, prawej lewej stronie była Plus, yy, dokonamy zmiany i damy szansę młodemu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem Palinia przy piłce, Palinia e, do Gonzaleza. Ten wypuszcza Kalulu, Pierka Kalulu. E, na prawej stronie jest Gonzalez, Gonzalez. E, no ale tutaj no, nie było miejsca, aczkolwiek jedziemy dalej. Kessi, Kessi! Zablokowany. No i teraz, panowie, e, Palinia, nie ma Kessiego, to ty tu powinieneś być. E, wracamy już szybko wszyscy, e, no ale nie umiemy się z, zorganizować w tej obronie. Zobaczmy, czy tam Kalulu poradzi sobie z boku. No, nic nie zrobił, ale ważne jest to, że udało się mu piłkę przejąć. Więc bardzo dobre zachowanie Didiego, który na przykład teraz już jest ustawiony tam, gdzie być powinien. Zola, Nzola, czy uruchomi Gonzaleza? No, ciężko powiedzieć, żeby go uruchomił, po prostu mu podał. Ale teraz, Nzola, czy dostanie piłkę? Nie dostał. Barak, to powinno być lepsze zagranie. No i chcę zauważyć, że my zmiany robiliśmy w okolicy 60 minut, a tutaj już kilkanaście minut później. Piłka cały czas nie opuściła boiska, więc czekamy aż się to wydarzy, ale zobaczymy, czy je opuści do końca tego spotkania, bo... No bo wygląda to dosyć. Śmiesznie, tak samo jak śmiesznie zderzył się nasz środkowy obrońca i środkowy pomocnik defensywny na środku boiska, kiedy broniliśmy atak pozycyjny. Okej, okay. o, nie, chciałem wziąć różny, ale nie mogłem. Stały fragment, ale nie mogłem. Widzicie, że mignała nam kamera. Ale się nie udało. Okej, okay. teraz dośrodkowanie. Mendiego. Już przez chwilę zwariowałem. Myślałem, że to Kalulu na lewej stronie, ale nie. Eee, Okej, okay. 80. minuta. Czy te zmiany się dokonają? Nie wiem. Eee, wiem, że jest tu Lorenzo Insigne. Eee, Barak. Nie za dobrze. No nie za dobrze. Zobaczmy, ta piłka chociaż opuści boisko. Halulu, no wykorzystaj to swoje tempo dodatkowe, bo tu gonisz kiezę, więc dobrze się ułożyło, że ty akurat to tempo masz. Natomiast teraz, znając, że cię będzie podanie do środka i gol. E, chociaż nie jeszcze podanie na zewnątrz, teraz podanie do środka i gol. Nie będzie rzut karny, bo e, Didi trzymał gościa i go zaczął kopać. No, Sanchez, jak masz się zacząć spłacać, no to teraz byku, nie? Please. Please ziomek, wiesz co, i od razu chyba. E, to możemy nastawić się na odrabianie strat. E, więc e, zróbmy to już teraz. E, no bo niestety chyba czuję, że tak to będzie musiało wyglądać. E, więc. No, no nie mamy większego wyboru. E, Zatem panowie, no liczę, że komuś się tam coś uda jeszcze z przodu dziabnąć. Eee, I tu zaprosimy Nionto i Beltrana. W ten sposób. Eee, no i znów mecz. Dobra, i zobaczmy. Gol będzie. No, kto, 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 kto by się tego spodziewał? Eee, no ale weszli ci zawodnicy. Eee. Czekajcie, tylko ja zrobiłem źle, bo zrobiłem to w normalnej formacji, a to powinno być tak. I teraz przystawmy Was. Cyk. O, Indidi, Indidi. No, mam wrażenie, że te, for, te oglądane jeszcze to nie jest to symulacja. W sensie, że musimy sobie dać chwilkę czasu na to, żeby to lepiej trochę działało. I. No i tyle, nie? W sensie, że musimy. Mm, musimy bardziej na tych schematycznych albo na e, szybkich się opierać bo no, no nie wiem e, dajcie znać co sądzicie na razie wchodzi Beltran, robimy te zmiany ofensywne bardzo szybko, e, przechodzimy sobie oczywiście na bardzo ofensywne dążymy coś tu jeszcze zadziałać dawaj, no jesteś na arce ofensywnym okej okay. ruszyli jeszcze ten sędzia tak bezczelnie czekał, żeby gwiznąć, jak będziemy mieli cień nadziei. Niedobrze, e, niedobrze. Duszan Wlachowicz hat-trick e, przeciwko nam. Zresztą przecież ten sam Duszan, który grał w Fiorentinie, tak a propos transferów między Juventusem a Florencją, e, a w zasadzie Turynem a Florencją i Florencją a Turynem. E, mamy tutaj rozmowę. E, no, no spokojnie, spokojnie. Podejdźmy do tego wszystkiego na, na luzie, aczkolwiek... No bardzo y, czuć, że, że, że wygasł gdzieś ten żar, który pchał tę drużynę do tej pory. E, i, I to było widać, to było czuć, że, że jest w ekipie entuzjazm i że to naprawdę nieźle działa. E, to co, gram teraz z Bolonią. No jak się odkuwać, e, to w takim starciu. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Przykry, przykry komunikat. Polska, brak talentów. E, nie, żebym się nie spodziewał, ale nadal przykry. E, więc przenieśmy tego skauta. Zarządzaj scoutem, przynieś scouta i poszukajmy sobie może tych talentów w takim razie. Ameryka Południowa, zobaczmy Argentinę. E, może kolejny González nam by się tutaj trafił. Nie obraziłbym się. Mamy wszystko pod kontrolą, ale no kurczę, musicie troszeczkę więcej, troszeczkę lepiej, panowie. No, no ten mecz ostatni, to był dramat. E, znaleziono członka personelu, ale my w tym momencie chyba nie mamy slotów za bardzo, więc. E, na razie na spokojnie do tego podchodzimy. No i e, czas na starcie z Bolonią. E, konferencja prasowa, będziemy tutaj na. E, cały czas na spokojnie odpowiadali i młcili te konfy. E, no bo wierzę, że to w jakikolwiek sposób nam tutaj pomoże. Ja przynajmniej taką mam nadzieję, już widzicie, no prawie zacząłem sobie rwać włosy z głowy. E, zresztą to widać, że trochę się zmierzwiły. Nie no, ale tak zupełnie na poważnie, kurczę, jest to irytujące, strasznie, że już, że już się wydawało, nie? Że, że ten silnik ruszył, że ta maszyna pędzi, że ta maszyna gna. No, ale jak na razie to, to nie dognała za daleko. Dobrze, biorę na siebie całą winę. Trochę nie wiem za co w tym momencie, akurat już naprawdę nie wiem, za co mam brać na siebie winę, bo zawodnicy są przygotowywani konsekwentnie, są budowani przez nas. No, ale dobra, przejdźmy do tego meczu, jeżeli chodzi o skład na to spotkanie. Kalulu zagrał ostatnio świetnie, Didi zagrał bardzo źle, i dlatego tu zobaczymy Dodo, Golini i Beltrandu. Więc yy, Nawet zrobimy sobie Ciebie wyżej SN super I ciebie wyżej SP super I zobaczmy jak to będzie wyglądało eee, W Bolonii. Remisujemy 2 do 2 Oj 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 no panowie Ataki start był dobry Tak to wszystko szło no, niedobrze, bardzo niedobrze. Gramy teraz z Napoli, który jest na pozycji lidera, i to jest bardzo zła informacja. E, Brekalu jest w szczytowej formie, e, a przepraszam, w szczytowej kondycji. No więc raczej to może się nie przełożyć na formę. E, no ale zobaczmy to spotkanie. Też zgłaszają się do nas mm, golini. Pracuj nad sobą, e, bo to był zły mecz, stary. E, i, i, I tyle. E, Okej okay, Hiszpania Okej okay. i zobaczymy sobie tutaj e, Juniorów Czy jest tutaj jakiś nowy Totti Czy jest jakiś nowy De Rossi Czy jest jakiś nowy Kielin Czy jest jakiś nowy Baccio Czy jest jakiś nowy Buffon Czy je... O o o Giulio Esposito Porozmawiajmy kolego e, Porozmawiajmy ale z mniejszym entuzjazmem e, Tamte finansowe kwestie Nie wyglądały dobrze Ale te potencjały były na tyle ciekawe no, że uważam, że warto tutaj zwrócić uwagę na to. E, dobrze, więc to wszystko mamy zrobione. E, ok, zatem w tym momencie e, szkółka, szkółka, żeby to, nie, żeby to nie uciekło naszej uwadze, a w zasadzie mojej w tym przypadku, e, bo lubię tak odwalić. E, wydaje mi się, że możemy spróbować tutaj zrobić z niego napastnika. Zobaczymy, te strzelania są. To strzelanie jest niezłe. Pracowitość się powinna wyrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I ty jesteś na zrównoważonym. Giacomo, powiedz mi, dimmi, mi, Giacomo, jaka jest Twoja pozycja? Sipy, moim zdaniem, bliżej, chociaż ta obrona nie. Dawaj na skrzydło, mordzia, i będziemy, będziemy kombinować. Lewe skrzydło i zobaczymy. No bo. No chyba, że na... No... Dobra, zobaczmy. Złodziej bramek. Mam wrażenie, że to jest bardziej złodziej czasu. Ale okej. Okay. Gramy z Napolem. Eee, konferencja prasowa. Eee, do tej pory wybieraliśmy te liście. Spróbujmy może tutaj. Eee, zamiast e, tego eee, wziąć megafonik. Co? Czyli zakładam, że to jest e, motywacja albo pochwalenie. Eee, no z tym chwaleniem trochę nie ma czego chwalić. To jest raczej chwalenie, więc tu zakładam, że to jest motywacja. No i liczę na to, że nasz zespół będzie dobrze tutaj nagrzany na to spotkanie, nie przemotywowany, ale taki reaktywny, dobrze. Wydaje mi się, że zrobimy sobie tutaj trening. Neapol gra jaką forma, jaki ma styl gry? Eee, zobaczmy, dzień meczowy i to jest gra z kontry No to skoro gra z kontry To wydaje mi się, że powinniśmy panować nad piłką Zatem kontrola piłki będzie jak najbardziej wskazana eee, I to zrobimy Czy to jest, będzie tu obrońca też? O Boże, jak ja nienawidzę tego treningu W sensie mało jest tych treningów, które lubię Nie będę ukrywał eee, No poza strzeleckimi, które są naprawdę fajne eee, No ale dobra, zbieramy sobie te pucharki na razie W sensie no, piłeczki Okej, okay, on teraz przychodzi Mm -hmm. Świetnie to zrobiłem, naprawdę fantastycznie. A mogę mu odebrać piłkę? Mogę. Sztuczek tylko nie mogę robić, bo to jest bez sensu jak zwykle. Dobra, e, spróbujmy jeszcze raz. E, bo wydaje mi się, że najlepiej będzie to rzeczywiście robić tak, jak piszą 0-1. Aczkolwiek tak mi rzuca tym insinie na zewnętrznej, e, że boję się trochę tego, ale dobra. Dobrze insinie, dobrze insinie, dawaj, 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 dawaj. No i w momencie, jak wszedł obrońca, ja nie mogłem już. On zaczął mi po prostu biec prosto, ale okej, okay, dobra. Eee, Niko, cyk. Eee, biegniemy sobie tutaj. Starajmy się w berka grać trochę z tym obrońcą, omijając sensownie te, te przeszkody. <grytanie> eee, wielka ucieczka trwa, okej, okay, tu są dwa blisko, więc eee, łatwe punkty w miarę. No, Niko Gonzalezem robi się to zdecydowanie łatwiej niż nie. E, ale nie wydaje mi się, Żebym był w stanie to nabić. Czemu znowu to musi być Frank Kesi przy driblingu i czemu tam ten Ziomal e, się nie wywalił? Tego nie rozumiem. Kesi, świetnie, e, super Frank, super utrzymaj to, super Kesi utrzymał, Kesi, dobrze Kesi, świetnie, zrobiliśmy to, Frank Kesi, zrobiliśmy to, Frank, Frank jesteśmy wielcy, Frank, tak jest, dobra. Czyli mamy te sejfiki e, które mam, nadzieję, pomogą nam. Rzeczywiście trzymać tę piłkę bezpiecznie ehm... No i wygrajmy, to proszę Remisujemy No z liderem remis jest fajny Ale nie niefajny jest remisować któryś tam mecz z rzędu nie? I to jest ten największy problem Że my trzy mecze Zdobywamy trzy punkty Co daje prosty bilans Tego, że w jeden wygrany mielibyśmy Też trzy punkty Wiemy o co chodzi, więc wolałbym Wygrać 2 i przegrać 1, niż yy, remisować 3. Jakkolwiek by to. Dziwnie nie brzmiało, że wolę nawet wziąć porażkę na swoje barki. Dobra, słuchajcie, przed nami mecz z Interem. E, to jest arcyważne spotkanie. E, przed nim także zrobimy sesję treningową. E, jak oni grają, to sprawdźmy sobie. No bo staram się myśleć tymi kontrami na argumenty rywali. No i Inter także gra skrzydłami. Zatem, moim zdaniem, e, najlepsze byłoby tutaj wzmocnienie mm, no, tego typu, które wzmacnia nasze bogi obrony. Dobra, więc, oj, dawno tego nie robiłem, super zabawa. Okej, okay, znowu poszło, szybko, łatwo, nieprzyjemnie, ale poszło. E, więc mamy to zrobione, jesteśmy przygotowani do meczu z Interem. E, no mamy argumenty, znaczy, mam nadzieję, że będziemy te argumenty mieli na boisku. Podbity skład, wygrajmy proszę na Meazza, me na Mestaja, nie wiem czemu, ale... Może, może, może nasza forma pojechała na Mestaja. Bardzo, bardzo mnie to denerwuje, to co się dzieje teraz. No ale dobra. Troszeczkę tu uważam, że powinniśmy zrobić tak, bo to jest taki element, który powinien wyglądać lepiej. Tu i tu mam wrażenie, że mogłoby to wyglądać lepiej. No i wydaje mi się, że w ogóle w kolejnym meczu zagramy sobie z Biragim na lewej obronie i z. Ferlanem Moudim na prawej W sensie Kalulu grał dobrze Ale to granie dobrze się skończyło Gramy z Geną, przechodzimy do tego meczu Zmieniamy drużynę I Kalulu, bardzo mi przykro Robimy sobie to tak, bardzo mi przykro Tu dajemy sobie Biragiego I to jest wszystko Co chciałem tutaj zmienić Zobaczmy czy wygramy Wygrywamy, czyli może Lorenzo, może Kalulu jest tutaj rzeczywiście problemem. Lorenzo Insinie daje nam to zwycięstwo i cieszy bardzo mocno. Roma jest piąta, my jesteśmy szóści. Punkt różnicy między nami. Teraz gramy z Rzymianami, a następnie bardzo ciężki mecz z Lasem. Który nie wiem gdzie jest teraz, ale wiem, że jeszcze przed chwilą był bardzo wysoko w tabeli. Szybkie zmiany robimy, zobaczmy jak będzie to wyglądało. Niestety, przegrywamy i też ja widzę, słuchajcie, ee, te morale, które są dramatyczne i trochę tego nie rozumiem, w sensie, e, zobaczmy sobie zespół, zobaczmy sobie finanse, e, a w zasadzie nie tyle finanse, co tutaj kontrakty. Milenkowicz jest niezadowolony, okej, okay. Milenkowicz rozumiem, chętnie przedłużę z tobą umowę, bo ty akurat jesteś gościem, który zasługuje na to, spoko. Dodo jest, nie... no tak, no Dodo to wiemy, że jest niezadowolony eee, Dla spokoju spróbujmy przedłużyć I możemy przedłużyć, więc spoko Mandragora nie gra w zasadzie Więc ten poza tym nie jest niezadowolony Ty odchodzisz na wypożyczenie No dobra eee, Zobaczmy jak będzie wyglądało to dalej Gramy z Elasem Edson Moraes jest w pełni gotowy, żeby odejść na wypożyczenie, i dobrze, słuchajcie. Ja wiem, że on strzelił dwa gole, ale odchodzi na wypożyczenie i bardzo dobrze on się tam fajnie rozwinie i wróci do nas naprawdę dobry piłkarz. Nadal masz miejsce w składzie, nie zamartwiaj się. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy my jednak dobrze zagrali z Ellasem. Jesteśmy na miejscu siódmym, potrzebujemy tego zwycięstwa. Proszę panowie, yy, zmiany w drużynie. Zagra Mundinie, zagra Biragi, zagra Dodo. Przedłużyliśmy umowę, liczę na to, że chłop pokaże się z jak najlepszej strony. I wygrywamy 3 do 1. Beltran, Insinie, Palinia strzelają. Patrzymy na oceny. Dodo zagrał bardzo ok. E, Mondi zagrał ok. No dobrze, no to jest jakiś pomysł, tak? E, mamy te możliwości Roszat, więc będziemy je stosowali. E, no i liczę, że to odpali. Miejsce szóste nie jest miejscem złym. Natomiast no ja chcę tej czwórki, no. no ja chcę tej czwórki w tabeli. E, ona jest w zasięgu, to jest 8 punktów, to jest dużo, ale zaraz gramy z Interem, e, z którym e, no możemy bezpośrednio zmniejszyć trochę tę relację punktową, więc mam nadzieję, że to się uda, a to wszystko w kolejnym odcinku. E, no i otwarte jest okno transferowe, więc tam też pewnie coś podziałamy.